Siemano widzowie, na początku chciałbym wam podziękować za wbicie tylu łapek pod ostatnim filmem. Dla was to tylko kliknięcie, dla mnie duża motywacja, żeby robić dla was filmy. Także bardzo wam dziękuję i bez zbędnego przedłużania pokazuję wam, jak ustawić te CPS. No i po pierwsze, otwieramy KeyMapper, klikamy lewy dolny, zmieniamy klawiaturę na KeyMapper. Klikamy zielony guzik na dole, przechodzimy w akcję, klikamy keycode i dodajemy byle jaką liczbę albo literę. Klikamy w triggera i dajemy przycisk głośności od góry. Od razu klikamy trzy kropki i dajemy na short press. Następnie przechodzimy w akcję, klikamy jeszcze raz te trzy kropki, dajemy repeat akcję. Tutaj dajemy 110, na dole 45 i klikamy preset again. Klikamy save i w prawym dolnym rogu zapisujemy to wszystko. Jeżeli na serwerze będzie limit CPS, wchodzimy jeszcze raz tutaj, te trzy kropki i ze 110 zmieniamy na mniejszą liczbę. Potem wchodzimy do Minecrafta, klikamy ustawienia, mysz, klawiatura. Klikamy atak zniszcz i klikamy przycisk głośności u góry. Teraz wchodzimy na randomowy serwer. Także ja mam ustawione dwa makra. Na dolny przycisk mam makro na klocki, a górny mam makro na hity. Też ważna informacja, że jak mamy jakieś makro włączone, nieważne czy na klocki czy na hity, to musimy je wyłączyć, żeby zjeść na przykład koksa. Jak patrzyłem na tym makrze, to tylko tak działa z jedzeniem, że trzeba je wyłączać. Teraz wam pokażę, jak wygląda jedzenie koksa na włączonym makrze. Także koksa po prostu nie zalicza, trzeba wyłączyć makro, żeby go zjeść. Też dużo osób na Discordzie pisze do mnie, że jak chcę otworzyć czat i coś napisać, to im się nie wyświetla klawiatura. No i to jest po prostu przez tą apkę. Jeżeli chcecie, to mogę nagrać odcinek, jak na tym maksymalnie po prostu pisać. Także to na tyle w tym odcinku. Możecie w komentarzu napisać, czy takie coś zrobić. No i co, no. Siemano! You make my heart beat super fast.